Topólce w powiecie radziejowskim zawrzało. Grupa rodziców przyszłych pierwszoklasistów nie zgadza się z decyzją gminy o utworzeniu dwóch oddziałów klas pierwszych. Uważają, że oddziały będą zbyt liczne, co odbije się na poziomie nauczania i opiece nad dziećmi. Grupa rodziców przybyła na ostatnią sesję Rady Gminy, by przedyskutować tę kwestię z radnymi, w rękach których leżą takie decyzje. Pani dyrektor na spotkaniu z rodzicami klas pierwszych poinformowała nas, że jej marzeniem, pani Olszewska, że jej marzeniem jest, aby były trzy klasy pierwsze. Dlatego też chcieliśmy, aby rodzice też w tej sprawie wypowiedzieli się i pod koniec kwietnia złożyliśmy do pana wójta petycję podpisaną przez przewodniczącą Rady Rodziców. Wtedy to był koniec kwietnia, piątek. Akurat złożyło się tak, że pana wójta nie było, pana zastępcy wójta też nie było, pani przewodniczącej też nie było. Złożyliśmy wniosek do sekretariatu. Pan wójt bardzo szybko odpisał na to pismo, w którym cytuję: w odpowiedzi na petycję z dnia 25 kwietnia 2014 informuję Państwa, iż temat organizacji klas pierwszych w roku szkolnym 2014-15 był analizowany z panią dyrektor szkoły Marią Olszewską. W tym temacie pani dyrektor otrzymała pisemną odpowiedź, w której wyraziłem pogląd, iż planowana liczebność dzieci w klasach pierwszych jest duża. Nadmieniłem jednocześnie, że nie widzę przeszkód do utworzenia trzeciego oddziału, ale wyłącznie z wykorzystaniem dostępnej bazy lokalowej. I proszę Państwa, chcę przytoczyć jeszcze ostatnie zdanie. Rok szkolny 2014-15 jest szczególny dla organizacji szkół ze względu na objęcie części dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. Ustawodawca zobowiązał organy prowadzące do wdrożenia zapisów ustawy, nie pytając, czy gminy posiadają odpowiednie warunki lokalowe do realizacji zapisów ustawy. I tu jest ewidentnie pan wójt podpisał, że za lokum odpowiada organ prowadzący, czyli wójt i pan zastępca wójta. Rodzice są zaniepokojeni, że władze gminy nie reagują na ich prośby o spotkania. Ich zdaniem nieobecność wójta Henryka Orłowskiego na sesji, podczas której chcieli przedstawić swoje wątpliwości, też jest znamienna. Dlatego zdecydowali się szukać pomocy gdzie indziej. Napisaliśmy też do ministerstwa, napisaliśmy do Rzecznika Praw Dziecka w takiej samej formie i jeszcze mailem wysłaliśmy informacje i bardzo tutaj Rzecznik Praw Dziecka bardzo szybko zareagował. Od razu w ciągu dwóch dni dostaliśmy informację, również taką, że za organizację roku szkolnego odpowiada organ prowadzący za to, że nie ma sali. Bo pani dyrektor, owszem, odpowiada za organizację roku szkolnego, ale za to, że nie ma lokum, odpowiada tylko i wyłącznie, to Rzecznik Praw Dziecka mnie poinformował, odpowiada tylko wójt i zastępca. Jedynym powodem, dla którego sugestie rodziców nie mogą być spełnione, ma być brak sali lekcyjnej dla trzeciej grupy pierwszoklasistów. Rodzice obarczają jednak winą organ prowadzący, czyli Urząd Gminy. Ich zdaniem ze strony wójta nie widać dobrej woli do rozwiązania problemu. Dostałem informację od pana przewodniczącego oświaty, który wskazał, że komisja oświaty wystosowała pismo do pana wójta o spotkanie rodziców z przedstawicielami komisji oświaty. Pan wójt rzekomo nie odpisał na to pismo. Muszę tutaj z tego miejsca też powiedzieć, że napisaliśmy pismo, też podpisane numerem telefonu jako przedstawiciel rodziców, do pana posła Kłopotka. Z tej racji, że pan poseł Kłopotek jest osobą znaną, lubianą w naszym rejonie, zna osobiście pana wójta, dzwonił do mnie osobiście, poinformował mnie, że pan wójt odmówił spotkania z przedstawicielami rodziców, dzieci, które idą do pierwszej klasy, nawet odmówił spotkania z panem starostą. Tak pan poseł kazał przekazać, więc przekazuję tą informację. Wójta na sesji nie było. Głos zabrał jego zastępca Roman Antczak. Powoływał się na ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 roku. W tej ustawie wprowadza się zmianę mówiącą o tym, że dzieci sześcioletnie pójdą, a to już zupełnie inaczej wtedy, pójdą z podziałem na dwie grupy do klas pierwszych. Więc dzieci urodzone do końca czerwca 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, pójdą z dziećmi siedmioletnimi w tym roku. Druga grupa urodzone od lipca do grudnia pójdą w roku 2015-16.
Co by było, gdyby ta ustawa nie była zmieniona? Tak jak powiedziałem, nie byłoby problemu. A dlaczego? Dlatego, że w tym układzie, i takie były nasze symulacje, i tu się nic nie zmieniło, byłyby trzy klasy pierwsze, ale dwa oddziały przedszkolne. A w tej chwili mamy sytuację taką, że delikatnie mówiąc, o dwóch czy o trzech uczniów, bo to jeszcze do tego tematu dojdę, jest za dużo uczniów, zgodnie też wprowadzono w tym samym czasie ustawą ograniczającą liczbę uczniów w klasach pierwszych do 25. Mamy za dużo dzieci na dwa oddziały, ale jednocześnie za dużo dzieci na dwa oddziały przedszkolne. I mamy układ następujący. Trzy oddziały pozostają w zerówkach i musimy dla nich zabezpieczyć salę. Wtedy byłoby tylko dla dwóch oddziałów. I jednocześnie mamy tylko i wyłącznie dwa pomieszczenia dla uczniów klas pierwszych. Z przykrością to stwierdzam. Rodziców te słowa nie przekonały. Odwoływali się do sumienia radnych, licząc na ich wsparcie. Chciałbym się odnieść do wniosku, który został złożony przez kolegę radnego Piotra Maciejczaka w tej sprawie, który mówi o tym, żeby Rada głosowała za utworzeniem trzech klas pierwszych. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że jest to na pewno problem ważny dla rodziców i jednocześnie myślę, że powinien być ważny dla władz gminy, bo to jest problem społeczny, który dotyczy naszych mieszkańców, naszych dzieci, a wiadomo, że dobro dzieci powinno być celem najważniejszym, bo zadaniem samorządu gminnego, każdego, jest prowadzenie szkół na swoim terenie. I tutaj ten wniosek, który został skierowany dzisiaj pod obrady sesji, ma jak gdyby dwa aspekty. Ten aspekt taki społeczny, ludzki, który dotyczy dzieci, a jednocześnie taki aspekt prawny, który również tu jest zawarty. I myślę, że to, co powiedział pan Matykiewicz, że radni chowają głowę w piasek, głosując, wstrzymując się od głosu, no nie jest do końca trafny, ponieważ nikt nie chowa głowy w piasek, ponieważ wstrzymanie się od głosu radnych musi być też podyktowane literą prawa i trzymaniem się przepisów, bo w tym wniosku chodzi o to, ażebyśmy my decydowali o organizacji szkoły, której po prostu Rada nie ma takich kompetencji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Rada Stopulki wydaje się bezradna wobec istotnego dla mieszkańców problemu, który powinien być jednak załatwiony na własnym podwórku, bez zaangażowania w spór najwyższych instytucji w państwie. Bo o to przecież w samorządzie chodzi.